wszystkim z tej. Pies mnie popchnął właśnie. Hej wszystkim z tej strony, Atakama, na waszych ekranach kolejny odcinek z naszej serii Pikselowe Kopytka w Minecraftowie. Dzisiaj w Minecraftowie, o to będzie nasza kolejna seria, to będzie tytuł naszej kolejnej serii w Minecraftowie. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym wam pokazać, że ogarnęłam te koniki, które tam były w tamtej hali, na tamtej hali. Wszystko jest ogarnięte, wszystko jest ładnie, pięknie, nie ma nic. Słuchajcie, też ostatnio sprzątałam tu troszeczkę, więc jak widzicie, nie ma tutaj takiej tragedii, jeśli chodzi o, że tak powiem, gówno, bo wszystko jest ładnie posprzątane. Mam nadzieję, że to się trzyma, jak widzicie. Nie wiem, dlaczego Minecraft dzisiaj zarzucił nam taką dziwną muzykę. Nie podoba mi się ona, absolutnie mi się ona nie podoba, ale cóż zrobić. Dobra, tutaj jest ładnie, pięknie wszystko, tutaj są nasze konie, które będą pastwiskowane cały czas, mają tutaj tą swoją wiatkę, ten koń tutaj też się jakoś tak uplasował, myślę, że nie jest mu tutaj źle, o mój Boże, także tutaj wszystko jest okej, git, no i Jezu! Ata, co ty dzisiaj? Ostatnio tak fajnie ci szło to sprzątanie, no ile wy kup robicie, dramat to jest po prostu. A nasza następna minecraftowa seria będzie już na przetrwaniu, także jeżeli ktoś chce oglądać minecraftową serię na przetrwaniu, to oczywiście zostawcie łapeczkę i zostawcie suba. Zostawcie suba! Nie no, żartuję. Tak, bo to będzie na pewno nam potrzebne. Dzisiejszy plan na odcinek jest taki, że trochę wiem co robić, trochę nie, bo z jednej strony chciałabym w końcu zbudować drugą stajnię. Chciałabym zbudować stajnię, która będzie stajnią angielską. Chciałabym też w końcu zrobić ten lążownik. Także, no, i jeszcze jedno, zapraszam was na mojego Instagrama oraz TikToka i dziękuję moim wspierającym, którzy teraz tutaj powinni się wam wyświetlić. Ostatnio mi coś nie wyszło i jakby usunęło to z montowania. Nie wiem dlaczego, może po prostu wyciszyłam ścieżkę jakby w montowaniu i tego nie było widać, ale was dodawałam i teraz was dodam, bo w ogóle bardzo, bardzo dużo was ostatnio przybywa, za co mega dziękuję. Jutro, kiedy to nagrywam, to jest sobota, czyli jutro w niedzielę będą rozmowy na Discordzie właśnie z, najpierw z ogółem, a później z moimi wspierającymi, tam będzie dużo mniej osób, będzie na pewno przyjemniej. No bo wiadomo, że jak mniej osób jest, no to też inaczej się rozmawia, no nie? Także no. Także to z informacji takich, które... Czy pies może iść? Czy pies może iść? Te psy w ogóle nie mają imion, trzeba je nazwać jakoś. Trzeba je jakoś nazwać. Ty mi wyglądasz na nukę. Nie wiem, to jest tak bardzo pospolite imię, że chyba bardziej się nie da wyjść stamtąd, bo cię pogrzebie żywcem, dziękuję. Ja tutaj sobie po prostu teraz próbuję zrobić miejsce, jak widzicie, na to, żeby tą stajnię jakkolwiek tu postawić, ale no te pieski to bardzo lubią się, one mają po prostu parcie na szkło, okej? Dobra, dokąd ja mogę w ogóle to polecieć i zrobić? Czekajcie, pomyślę sobie tutaj, aha, bo tu jest ten płotek, jego by można było... Aha, wiem dlaczego to zrobiłam, ja to tak zrobiłam, dlatego że tam mi spadały te zwierzęta, które przychodziły. Dlatego to jest tak odgrodzone. W ogóle matko bosko, patrzcie jak my tu mamy dużo w ogóle już. Ta stajnia jest, no za mało budynków, to jest fakt. Trzeba zrobić jeszcze jakieś biuro, ale to tam też będzie na pewno. Gdzie mogłabym zacząć sobie budować tą stajnię? No na pewno tutaj byłoby fajnie, jakby była taka właśnie stajnia angielska. To by chyba dobrze wyglądało. W ogóle trzeba ozdobić troszeczkę, tak myślę też, nasz ośrodek jeździecki. Bo jest taki biedny, surowy, nie ma żadnych właśnie... ani drzewek, ani niczego, abym chciała, żeby te drzewka jednak się pojawiały. No i ostatnio ktoś mi powiedział i pokazał nawet, że jest coś takiego jak mod tego Słema, który działa z shaderami, co jest mega fajne, bo te shaderki bardzo dużo dodają do odbioru całości gry. Także ja sobie je na pewno przetestuję i następny odcinek prawdopodobnie będzie już właśnie z tamtym. Tylko mam nadzieję, że po prostu mi się zapis nie usunie, bo no nie chciałabym, byłabym bardzo, bardzo zła. Bo słuchajcie, ja się naprawdę staram przy tym zapisie i w ogóle chcę, żeby to wszystko, wiecie, wyglądało jak najlepiej. Dlatego no... Ja nie wiem, ja bym... Kurde, no dotąd przecież nie będę tego wyrównywać, bo to kupa czasu, czy nie? Nie no, raczej tak. Czekajcie, bo już mi się tutaj dzień robi. A ten pies tam za mną, jak w jakimś labiryncie. Time set day. No i chciałabym wam jeszcze dziękować. Dziękować wam. Chcę wam bardzo podziękować za to, że... Co to za chrum było?
za to, że tak miło odbieracie tą serię w ogóle, bo to jest naprawdę super, ultra, ultra miłe, że wam się tak fajnie to ogląda. No co to za chrum? Tam jest chrum, trzeba to zabić. Bo to jest kurczę miłe, jak wchodzę na YouTube'a czy na Instagrama, tam są wiadomości, kiedy pikselowa kopytka i w ogóle no super sprawa, naprawdę uwierzcie mi, że to jest tak fajne uczucie, jak ja coś nagrywam i wam się to podoba, to już w ogóle mam taką motywację, żeby to nagrywać, a po łapkach chyba to najbardziej widać, po łapkach i po wiadomościach właśnie prywatnych. Super, naprawdę super, uwielbiam to, uwielbiam dla was nagrywać, tym bardziej właśnie jak wam się coś podoba. Dobra, tutaj też wyrównam, bo już tak mi tutaj po prostu mój perfekcjonizm mi nie pozwalał tam tego zostawić. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale no nie może być nierówno. Jezusku. Patrzcie, jak tutaj mam dramat. Dobra, jeszcze raz tutaj dojedziemy. O nie, tutaj już kamiot jest. Jak kamiot jest, to trzeba uważać. O, okej, okay, dotąd. Czyli dotąd. Czyli patrzcie, jak ja wycelowałam. No i co teraz, psy? Co teraz? Dobra, wy wiecie, co teraz, bo tym wy sobie radzicie, nie? Ale no, trzeba uważać. Żebym ja ich tam czasem nie skrzywdziła, bo naprawdę, ja się ostatnio bałam, że ja im zrobię kuku. Tak niechcący. Okej, dobra, to sobie wyrównamy to. Czekajcie, bo chcę naprawdę, żeby to jakoś tam wszystko spójnie się... Okej. Są konie, które już mogę wstawić i w ogóle myślę sobie, na ile taką stajnię angielską zrobić i w ogóle jak ją zrobić, bo to też jest, wiecie, no trzeba mieć jednak na to pomysł, żeby to wyglądało jakoś, a nie żeby tam było byle jak, no bo byle jak to, wiecie, każdy jeden, ale ja bym chciała, żeby to naprawdę fajnie wyglądało i żeby to miało ręce i nogi, ta stajnia. Ja myślę, że jak to wyrównam, tam to sobie zrobię później, ale... Jak sobie tutaj zacznę gdzieś budować, to chociaż to, żeby było wyrównane, bo resztę ogarniemy później, albo ja to po prostu zrobię poza odcinkiem, żeby wiecie, nie... No, żeby nie denerwować ludzi tym, bo jak zbijam takie klocki, to podejrzewam, że dla was to jest totalnie nudne. Ale w ogóle kiedyś o to pytałam i mówiliście, że nie, że spoko, jak gadam, to wam się dobrze ogląda. Co jest też urocze, bo ja dużo gadam, lubię gadać, a jak wy lubicie słuchać, to już w ogóle bardzo się zgrywamy ze sobą, to jest bardzo spójne. Także no, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. I w ogóle przepraszam, jak będę tak co chwilka przecierać oczy, ale dosłownie tak mi łzawią alergia. Bardzo pozdrawiam wszystkich alergików przy okazji. Dajcie znać, jak sobie radzicie z tym właśnie łzawieniem oczu i z katarem i ze wszystkim, bo ja umieram. Ale no, tyle lat i po prostu dalej nie mogę znaleźć złotego środka. I tabletki nie pomagają. Tabletki tylko usypiają człowieka. To jest bardzo złe. Nie no, są niby jakieś tam tabletki, które usypiają, ale wiecie, iść do lekarza, załatwić receptę. To jest dramat. Dobra. Myślę, że ten tutaj placyk, ten tutaj, o, na razie nam wystarczy. Chociaż dobra, jeszcze to skasuję, dobra, bo to tak strasznie źle wygląda, że już jak to robię, to już zrobię. I teraz tak, na pewno to nie będą boksy z kwaterkami, tak sobie myślę, że to trochę bez sensu, żeby je robić. I też myślę, że tamte boksy zamknę, że będzie to taka zwykła stajnia, a te kwaterki to po prostu zostaną. I te konie wprowadzimy później do innych stajni. To będą w ogóle, to będą stajnie w Dubaju. Naprawdę, bo ich będzie tutaj masa tych stajni, ja coś tak czuję, ale dobrze, to nic, każda będzie zrobiona na jakiś taki... Mam nadzieję, własny styl, żeby nam się tutaj nie nudziło za bardzo. Żeby to jakoś tam, jakoś było spójne, ale wiadomo, no. No, dobra, to tu mamy zrobione. No ten kwadrat ja sobie to później zrobię poza odcinkiem. Te konie, czekajcie, ja tu wprowadzę i ja im po prostu tutaj zostawię jakieś okno albo coś. Tak, a tu będą kwaterki, które będą otwarte, chociaż to jest fajne, że one mają tutaj wyjście takie z tej stajni, no nie? Ale to jest niesprawiedliwe dla tamtych koni, więc jako, że chcę być sprawiedliwą osobą, to uwaga, nie, to muszę zrobić tak, uwiąz, o Jezus, nie piszę, uwiąz, o, okej, okay, dobra, teraz koń, ty idziesz ze mną, chodź, ty musisz tutaj iść ze mną, no chodź. O matko bosko! Nie wiedziałam, że tak mogę. Dobra, cukier. To jest bardzo pomocne. Patrz, mam cukier. Nie to, czekajcie. Dobra, masz cukier, proszę. I teraz sobie tutaj zabunkruję cię. Sorki, że to zrobię, ale no niestety. Takie jest prawo dżungli. Teraz następny konio. Aha, ty pies, tu jesteś. Dobra.
Chodź. Czy ja w ogóle potrzebuję... Nie potrzebuję raczej uwiązu, co? Chodź, chodź. Chodź szybciutko, chodź. Chodź, twierdziku. Nie, 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 nie baguj się, nie baguj się, nie baguj się. O, super, proszę bardzo w nagrodę, a teraz szybciutko ciebie również zabunkrujemy. Nie, 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 nie! Nie! Aha, ja wsiadłam na ciebie. Koniu, chodź! Chodź, zobacz jak fajnie masz, tu cukier, zobacz. On tam chciał wyjść, on bardzo chciał. Dobra, ale no niestety, nie udało się. Siedzisz sobie tutaj grzecznie w boksie. Bardzo ładnie, super. Teraz ty. A gdzie jest koń stąd? Aha, dobra, bo on sobie gdzieś tam przechodził. Okej. To będzie ciężka sprawa, żeby to ogarnąć teraz. Który to? Którym to był taki cwany? Ty byłeś taki cwany na bank. Dobra, to ciebie tutaj zaraz, chodź. My cię tu złowimy, ty idziesz za nami, ciach, ciach. Idziesz, chodź, 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 chodź. O, dobra, tu szybko zamykamy, bo one będą chciały pewnie wyjść. O, i teraz idziemy tu, bardzo ładnie, koniku, uciekinierze. Chodź. No chodź, chodź. W ogóle my dzisiaj sobie chyba na tobie pojeździmy, bo ty jesteś taki ładny w ogóle. W ogóle o ile zdążymy dzisiaj. No chodź. No. Czekajcie, tu zamknę. No chodź, 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 chodź. Dobra, i teraz szybko. Pies, idź stąd. Dobra, ciebie mamy. Także dobrze, kolejny konik sobie został. O, o, oho. Już się wstrzymałam, bo zmroziło grę. Czy tutaj też nie ma żadnego konia? Cudownie. Cudownie, czy tylko tutaj ty zostałaś? Chodź. Ja muszę te konie ponazywać, bo ja kompletnie nie pamiętam, jak one się nazywają. Chodź, chodź, chodź. Dobra, masz cukier i teraz szybciutko zamykamy, zamykamy, zamykamy. Dobra. Teraz potrzebuję jednej rzeczy. Mianowicie jest to szkło, bądź szyba, jak zwał, tak zwał. O, patrzcie, tutaj mamy też syfik. Nie, nie bój się, nie bój się, nie bój się, nie bój się, nie, 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 nie. O, tego potrzebuję. Oho, tutaj też jest syfik, proszę bardzo. My sobie tu wychodzimy i potrzebujemy... Boże, no naprawdę, brakuje nam konia. Nie, wiem, pójdziemy z drugiej strony, bo to będzie dużo szybsze, jak pójdziemy z drugiej strony. Nie wiem, co z tym koniem, ale możemy tam wsadzić chmurkę. Myślę, że się... Co? Co wy robicie na dachu? Mój Boże, psy! O Jezu! Co to było? Dobra, tu i tu. Tu i tu. Okej, okay, czyli tutaj możemy jakby też dodać nowe koniki, tylko tutaj jeszcze nam jednego brakuje, ale to mówię, tutaj wsadzę chmurkę po prostu. Tak, chmurko? Co ty na to? Chodź, chmurka. Albo nie, chmurka będzie w tej nowej stajni, tam tej wolnowybiegowej, nie wolnowybiegowej, tej angielskiej, żebym mógł sobie wystawiać łapek też cały czas. Oj, oj, to muszę pozamykać, bo zaraz stąd wyjdziesz i będzie kuku. Chodź. Chodź, my tutaj sobie wejdziemy. Idziesz? Chodź. Super, zobacz, co ja tu mam. Chodź, patrz. No i super, doskonale. Ciach. Pies! No dramat to jest! Okej, okay, dobra. Czyli wszystkie koniki są super. Pozamykane, bardzo się cieszę. Znowu nam się robi... O kurde, tutaj też jest miejsce. Ja nie wiem, co ja z tymi końmi porobiłam. Tutaj jest jedno miejsce, tutaj wszystkie są. One stąd raczej nie wyjdą, prawda? Ty jakoś tak dziwnie stoisz. Puknę cię, dobra? Dobra. Nie wiem, a bo one tam gdzieś wychodziły, ale nie rozumiem dlaczego. Nie rozumiem dlaczego, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że tym razem nic tutaj się nie wydarzy i one stąd nie wyjdą. O, patrzcie, jaki mamy piękny zachód słońca, cieszmy się. Dobra, kupę też mogę wyrzucić. Okej, okay. Teraz co? Potrzebne nam jest to, na pewno. I potrzebna nam jest dziura w podłodze, ale to później. Później zrobimy sobie dziurę w podłodze. Zacznijmy od... Czekajcie. Zrobię time set day, bo nie będziemy budować o zachodzie słońca.
Nie. Nie, 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 nie. Albo dobra, wiecie co, na razie sobie zrobimy tak, że... A, bo mogę w sumie to użyć już, bo mam to. Myślałam, że tego nie wzięłam. Dobra, psy. Ja wiem, ja mam zadanie bojowe dla was. Chodźcie tu. Siad i siad. Dziękuję. To jest super wasze zadanie teraz. Musicie tam siedzieć. Nie mam pojęcia, na jaką wysokość zrobić tą stajnię, wiecie? Bo to jest też, kurde, problematyczne. Jak szeroką, w sensie jak długą. O, nie wiem, czy to nie będzie za duża, bo... Musiałabym mieć jakiegoś konia, żeby to sprawdzić, ale dobra, to poradzę sobie na razie bez niego. Czy takiej wielkości box będzie ok? Czekajcie, muszę sobie to jakoś tak... Myślę, że tak. Myślę, że to będzie ok. Dobra, bo tutaj zrobimy jeszcze takie jakby coś betonowe. Wiecie, o co chodzi na pewno. Także no, to tutaj... Jezu, mam nadzieję, że to będzie dobrze wyglądać. Zaraz to sprawdzimy. Nie wiem, czy to nie będzie za wysokie, więc sobie zrobimy tutaj, bo to ma być tylko stajnia angielska, a nie wiadomo, jakaś tam wiata czy cokolwiek. I to będzie tylko na razie jeden box i na jego podstawie będziemy sobie budować dalej po prostu, bo ja też nie chcę, żeby to wyglądało, wiecie, strasznie tak, no, chaoczo. Chaoczo? Chaotycznie. Chaoczo. No. One będą bardzo duże, te boksy. Ale mi to kompletnie nie przeszkadza. Zobaczymy, jak to będzie zaraz wyglądać. Bo tutaj też trzeba w ogóle porobić... Jezu, tak? Dobrze? Czy to będzie dobrze? Naprawdę nie wiem. Muszę to sprawdzić. Muszę to sprawdzić. Sprawdzam! Oj, tutaj za daleko chyba poleciałam, ale czekajcie. Aż strach pomyśleć po prostu, a ta co ty tutaj... Nie, no gdzie? To wygląda jak ogromny budynek. Przecież to nie będzie jeden box. Ja muszę sobie zobaczyć siebie, jak to wygląda. Chociaż nie, no bo patrzcie, nasza postać, jak gdzie koń. Czyli nie, czyli w sumie może tak być. To wszystko się wydaje takie wielkie, ale no wielkim nie jest, jak się już to zbuduje tak do końca. Dobra, czyli tutaj też zrobię tak. I nie wiem, czy to zostawić. Zostawić taki przewiew? Nie, taki przewiew to będzie niedobry raczej. Dobra, czyli tutaj też skończymy sobie tu, 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 tu. Tutaj, tu między tymi konikami w sumie mogłaby być jakaś taka przerwa, tylko żeby one sobie stąd nie wychodziły, to zrobię tak. Tam też chyba usunę, bo, albo jak już to zostawię taką małą dziurkę. O tak. No nie, coś takiego, żeby wiecie, no nie było tego jakoś... Dobra, okej. Okay. I teraz ja potrzebuję jeszcze tego. Tego potrzebuję bardzo. Na dach. Ale dach tu będzie raczej płaski, bo no nie chcę robić... Kurczę, chociaż już sama nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak to będzie miało płaski dach. Jak ta hala. Czy to będzie bardzo brzydko wyglądać? Muszę zobaczyć. I też nie wiem jeszcze, jak ten przód zrobimy, ale dobra, to zaraz coś się pomyśli. Bo to by musiało być teraz, że zrobię coś takiego. Czekajcie, tu, tu jest, tu. Tu. Matko, jak ja nienawidzę robić dachów w Minecrafcie, wy nawet sobie nie wyobrażacie. Tu. Tu, tu musi być o jedno więcej, czyli tutaj i tutaj, nie tutaj, tutaj. Ta tutaj. No weź to do góry! Dobra, coś takiego. No ale to wtedy, jakbym miała robić następne, to by się kompletnie nie zgrywał, więc nie, dobra, lepiej płaski. Lepiej płaski, bo wydaje mi się, że po prostu to będzie naprawdę lepiej wyglądać i już nie będę się z tym bawić i już będzie można tutaj tego nie wprowadzać, a przy okazji właśnie zrobi się jakiś inny dach najwyżej. Jakiś taki poprzecznie albo coś, bo nie chcę też... Ja na przykład nie chcę tego robić z drewna, bo to będzie nam w ogóle nie pasowało do całości. A wiadomo, że no, jak już zaczęliśmy to budować w takim stylu o takim, no to to będzie brzydko wyglądać, jak będzie w innym. Więc dobra, to tutaj zostawmy. Tutaj bym chciała zrobić to, tą słomę. Tu będzie w ogóle mega ciemno, co mi się już nie podoba, ale dobra. Znaczy w stajni może być, no tak czy siak. Dobra, tutaj. I teraz tak, musimy poszukać w modzie swem.
Nie, 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 tutaj. Siano. Słoma. Nie ma tutaj, to będzie w normalnym pewnie. Słoma. Nie, to. Ej, chwila, ja bym chciała w normalnym. Czyli muszę tutaj szukać. Nie wiem, jak to się nazywa. I chciałabym też beton w ogóle, zamszowe kamienie. Kamienie, o, co to jest? Nie, to nie, to nie, to nie, to nie. O, gładki kamień, to coś takiego bym chciała. I tutaj nie ma, tutaj są same drewna. A wiecie, o co mi chodzi, nie? O to, co one mają tam w boksach. I teraz, o, było, 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 jest, dobra. To chciałam, bo to fajnie wygląda. Tylko to trzeba dobrze poukładać, bo jak tego się dobrze nie poukłada, to wygląda źle. Okej. No po prostu to wygląda jak taka ściółka. Ja wiem, że tam jest jakaś ściółka w tym modzie swem, ale wydaje mi się, że to wygląda lepiej. No nie wiem. Dobra, matko, naprawdę duży ten boks. Ale okej. Trochę za bardzo do tyłu jest chyba wysunięty. Zaraz sobie to będziemy ogarniać. Dobra. I teraz tak. O nie! Szkoda, że tu nie ma cofni. Tutaj chciałabym wylać ten beton. Tylko też na jakąś szerokość. Zaraz zobaczymy. Żeby można było sobie do drzwi na przykład przymocować, powiedzmy, tego konia. Wiecie, o co chodzi? Jak to będzie mniej więcej wyglądało? O nie, coś takiego to jest. Kurde, no w sumie... Wiecie, bo... No nie wiem, taki beton fajnie jak jest przed stajnią. No wtedy ani było, to się tu nie zbiera. Wiadomo, no to jest gra, ale umówmy się, chcę, żeby to było dobrze zrobione. No nie wiem, coś mi nie pasuje w tej angielskiej stajni tutaj. Jest za szeroka chyba, w ogóle jest za duża, za długa, na pewno za długa. I też chciałabym zrobić drzwi, a ja tak naprawdę tutaj tych drzwi nie mam. Teraz już nie wiem. Czekajcie, czekajcie. Bo to by musiały być też brzozowe drzwi do boksu. No na przykład, bo byłyby jasne, więc byśmy sobie wzięli to. Pokaż to. Ile tutaj tego potrzeba? No dobra. Kurde, no chyba nie jest aż tak źle, tak mi się wydaje. Teraz zrobić to dalej. Czekajcie, to usunę. Kurczę, nie wiem, coś mi nie gra w tej stajni. Nie wiem, muszę jeszcze przyjrzeć tak. No nie, no generalnie spoko, no naprawdę duże boksy tutaj. Miałyby bardzo komfortowe te konie. To już na pewno. Ale w sumie tam... Dobra, robimy dalej. Jeszcze jeden. Na ile to jest? Z tym raz, dwa, trzy, cztery, tak? Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery. Na cztery? Na pewno? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No właśnie, plus to, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok, to będziemy potem usuwać. Plus to. Raz, będziemy usuwać jakby na drzwi. Dwa, trzy, cztery, pięć, plus to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, plus to. Ile tam jeszcze jest miejsca? Jeszcze jedno będzie, czy nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Patrzcie, jak idealnie, plus to. Dobra, ja to usunę. O nie, to po prostu weszło idealnie tutaj. Masakra, co? Ej, no nie będzie chyba aż tak źle to wyglądało. Oczywiście tutaj jeszcze też zrobimy nad tym dach, żeby nie było. I jakieś tam słupki postawimy, żeby to było dobrze zrobione. W sensie, no, wiecie. Nie wiem, to jest chyba za wysokie po prostu, dlatego mi się tak wydaje. Co wy o tym myślicie? Może jakbym troszkę to obniżyła, to by wyglądało lepiej. To jest strasznie wysokie. To jest mało przytulne w ogóle. Dobra, ja spróbuję to obniżyć. No, bo naprawdę to jest maksymalnie wysokie. Aż takie bardzo max, jak mogłoby być. Tak o jedno na przykład, albo o dwa. To sobie zniszczymy tutaj. Kurczę, no dajcie znać, bo mi się wydaje, że to było za wysokie. Ale no, generalnie spoko. Dobra, 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 dawaj to, dawaj to. I tak jeszcze o jedno. O nie, o nie, o nie, to nam się tutaj wtedy
Dobra, to ja wiem, tu płotki postawię, to usuniemy, a tutaj zrobimy tak. O matko, już się robi noc, kolejna noc. Dobra, ja do drzwi sobie to tak przyrównam, co? Czekajcie, teraz nad drzwiami tutaj, a czy ten koń w ogóle te wejdzie tu? Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie. Ok, czyli trzeba by było po prostu zrobić do tego. Czyli tutaj już mogą być. Ok. I myślę, że to u góry totalnie nie było potrzebne, więc zrobimy tylko sam dach. Ojojojojoj, brzydko, 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 a to brzydko. Tutaj to powinno być. O, dobra, teraz jest git. Matko, budujemy w nocy. Nie, 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 nie. Proszę bardzo. O, tak, 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 tak. Dobrze, że ja nie zrobiłam, że tak powiem, całości od razu, bo bym się zdenerwowała, że muszę to wszystko usuwać. Dlatego jak ja buduję, to serio zaczynam najpierw od jednego pomieszczenia, jeśli chodzi o stajnię. No bo wtedy później łatwiej jest to sobie wszystko wyrównać i w ogóle, no widzicie sami. No więc jak widzicie, ja tutaj od samego początku wiem, co mogę zrobić, zlikwidować i tak dalej. I to dużo, dużo lepiej. No, o Jezu, no jakoś, kurczę, nie wiem, lepiej, jest lepiej, moim zdaniem jest lepiej. Jak teraz daleko byśmy chcieli to sięgnąć? No do samego końca tych, co wystają. Okej, okay. Tutaj sobie postawimy też ten słupek, żeby nie było, że to stoi tak bez sensu. Oj tak, to będzie bardzo ładna stajnia, tak myślę. Oj tak, 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 tak. Dobra, to tutaj sobie potem dorobimy. Dziurki, dorobimy sobie też tutaj dziurki. Ojoj, tutaj za daleko poszliśmy. Tutaj, patrzcie jak nam to idzie. No jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku. Fajnie, naprawdę się cieszę, bo myślałam już, że będzie ciężej z tą stajnią. Ile? Jeszcze jedno, tak? Tak, dobra. Teraz tak, tutaj, 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 tutaj jedno okienko, tak? Jak tam? Tak, jedno okienko, ale coś chyba... Coś chyba za wąsko to wyszło. Czekajcie, weźmy te drzwi. Zaraz zobaczymy. Nie, no dobrze jest. Pomiędzy dwoma tymi. Nie, no jest okej. Tam też jest tak nierówno to okno. Dobra, bo tutaj nie ma tego. Okej. Tutaj nie ma tych, tylko są białe. No tak, i tam jest białe, chociaż nie wiem, nie rozumiem tego, dlaczego tam wyszło tak, a tutaj wyszło tak. Pokaż się, dlaczego tu wybrałaś ten? Nie, bo tu jest szerzej. Dobra, to jeden boks będzie na porodówkę. To jest git, to jest super pomysł, ja tak myślę, ja tak uważam, to będzie super. Dobra, i tutaj trzeba dokończyć białym, z tego co widzę. O tak, i teraz dach, tak? Jeszcze nie mogę dachu, jeszcze zróbmy tutaj do końca to białe. Białe. Okej. Tak? Tak czy nie? Tak czy nie? Bo już nie wiem teraz. A ta, naprawdę? Pokaż to. Dobra, dokończmy z tej strony. Kurczę, no już sama nie wiem. Nie, no chyba dobrze. Najwyżej mu... O, zamknij to, zamknij to, zamknij to. I tak nam się te drzwi usuną. Słuchajcie, jak będziemy robić te... jak będziemy robić podłogę. Ale podłogę to na spokojnie. Już zrobimy później. Na razie chciałabym chociaż mniej więcej zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No i dobra. No i teraz tutaj, czekajcie. Tu. Oj, tutaj nie. I tak pojedynczo będziemy sobie robić każdy boks. I ja myślę, że ja sobie to skończę po prostu na następnym odcinku, bo to bez sensu, żebym ja tak was męczyła tutaj. Jakbyście chcieli, to dajcie znać, czy chcecie oglądać moje budownictwo też, czy tylko jak na przykład jeździmy i w ogóle coś robimy w terenie, bo jeśli tak, no to też trzeba to jakoś ogarnąć, bo muszę, wiadomo, no kończyć te wszystkie rzeczy tutaj. A jak nie chcę wam się tego oglądać, no to dobrze by było wiedzieć, żeby was po prostu nie zanudzać. No i tutaj teraz też zrobimy sobie to. To jest w ogóle strasznie inny kolor. Zupełnie inny kolor. Co to było? Co to było? Co to było? Okej, okay, tutaj dalej możemy polecieć. Dobra, i zaraz tam, gdzie się kończy boks, to sobie zrobimy te... tutaj. Tutaj tak jak leci. Ciach, ciach. Ciach, ciach. Bardzo ładnie. I tutaj też. Ciach, ciach. Proszę bardzo.
I tak to będzie wyglądało. Myślę, że całkiem dobrze. Myślę, że całkiem dobrze, że się tutaj wszyscy zgadzają ze mną. Okej, tutaj zrobimy też. Tutaj zrobimy też. I tutaj zrobimy także. Oj, chyba ten będzie większy. Ale nie jestem pewna. Dobra, i jak to jest tam wykonane, że tutaj... Dobra, okej, czyli reszta cała biała. Dobra, 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 dobra. To się robi, się robi. Zrobimy sobie tak, będzie po prostu teraz już szybciej. Jak już jesteśmy pewni, co mamy robić, no to, to będzie szybciej. No i teraz tutaj mamy po jednym w drzwiach, czyli ciach, 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 ciach. Tutaj usuwamy i wstawiamy drzwi. Pam! Tutaj też mamy po... Ojojoj, nie to, nie to, nie to. Matko, ten dźwięk tłuczonego szkła. Oj nie! Oj nie, oj nie! Tutaj ciach, ciach. I ciach, ciach, ciach. I tutaj po jednym. Nie, chyba wszystkie są tak samo szerokie, chociaż nie wiem, mogę się mylić. No nie wiem, wydaje mi się, że wszystkie... Co ty robisz, Ata? Tutaj drzwi i tutaj drzwi. Proszę bardzo. No i cudownie pięknie. Cudownie pięknie, słuchajcie. Myślę, że to wygląda naprawdę dobrze. I teraz tak, musimy tutaj zrobić, tylko nie wiem dokąd. Nie, to nie tak, to nie tak. Tu musi być białe. Dobra. Tutaj już musi być to. Chyba, tak? Chyba tak. Dobra, i tutaj też. Tutaj na pewno równo postawiłam? Chyba tak, dobra. I tutaj pach. I tutaj pach. No i dobra, i teraz lecimy to w górę. Zobaczcie, jak nam to szybko idzie dzisiaj. Naprawdę. Mówię to już na końcówce odcinka. Nie wiem, ile się nagrywa. Mam nadzieję, że jakoś nie super długo, żeby was tu naprawdę nie zanudzić. Bo dzisiaj mało tych koni, ale dzisiaj jest dużo dla nich robienia, dużo budowania, dużo ogarniania. Zaraz wam w ogóle pokażę halę, że na hali już nic nie ma, żeby nie było, że sobie w ogóle coś wymyślam, a nic nie zrobiłam, a zrobiłam faktycznie, więc zaraz wam to pokażę. Tylko postaram się tu dokończyć. Chociaż trochę. Nie, to jest niepotrzebne. To jest Ata niepotrzebne. Tam będzie dach. Tam będzie dach, Ata. Dobra. Ej, dobrze. Dobrze to wygląda. No i teraz tutaj całe zamykamy. Ciach, ciach. Ciach, ciach. I super zostało. Ciach, 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 ciach. Ciach, ciach. Ciach, ciach. Ciach, ciach. Ciach, ciach. Ciach. Patrzcie, jak to nam poszło. Szok i niedowierzanie. Naprawdę, zaraz to skończymy. Jestem w szoku. O, muzyczka się włączyła. Dzięki. Super, na koniec. O, dramat. Dobra, i teraz tak, teraz tu byśmy musieli polecieć z dachem. O, to polecimy sobie tak. Najpierw sobie polecimy tu, żeby było, wiadomo, szybciej. O, matko, to już tak naprawdę szybko leci. Okej, okay, czyli z tym takim, tą taką osłonką. Okej. Okay. Nad stajnią. O, matko, jaka ja jestem dumna z tej stajni. Naprawdę, no mało tu koni wejdzie, ale dobra. Coś tam zawsze, zawsze będzie. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich stajni, właśnie takich jak tamta zamknięta, czy właśnie może angielskich, za którymi w ogóle jesteście. W jakich stoją wasze konie, na przykład możecie dać znać. Okej. No nie, no prawie to skończyliśmy. Serio, jeszcze tylko ten dach i podłoga, ale podłoga to już będę robić, mówię, w swoim tam czasie. Zrobię to na pewno poza odcinkiem, no bo to już tam... Ja po prostu tutaj chcę to wszystko wykończyć, dlatego to tak wygląda. Jeszcze tam ścianki trzeba postawić. Boże, zapomniałam o tych ścianach. Nie, no ale najważniejszy jest dach teraz dla mnie, bo wiadomo, z dachem jednak już to wszystko inaczej wygląda. Tam jeszcze takie półścianki trzeba porobić w ogóle wnęki pomiędzy tymi boksami. No jest tutaj jeszcze trochę pierdółek. Ozdóbki, wiadomo, ozdóbki też są ważne, bo dodają takiego smaczku całej stajni. No to jest surowa stajnia, która powstaje dopiero, więc spokojnie, wszystko będzie z czasem. Mam nadzieję, że mi się uda to ładnie porobić, poogarniać. Tamtą stajnię budowałam sama, poza odcinkiem i ona w ogóle bardzo długo mi zajęła. Słuchajcie, naprawdę ja ją ze 2 dni budowałam, tamtą, więc no jest... Kilka godzin na pewno jej poświęciłam, więc jest różnica naprawdę duża. Mam nadzieję, że w ogóle baterii mi starczy w tym, tam gdzie nagrywam, w kamerce. Okej, okay. Mamy tutaj zrobione już.
Super, cudownie, naprawdę się cieszę, bo... No, dobra, i teraz szybciutko tu wypełnimy jeszcze. Zobaczymy, jak to będzie się prezentować tak całościowo. Czemu tak pryska cały czas, zamiast się zmieniać? Nie rozumiem, tu nic nie stoi, a to tak... Zamiast się zmieniać, to nie wiem, to się robi jakieś takie inne, dziwne. O, widzicie? O coś takiego mi chodzi. Nie mam pojęcia czemu. O, już jesteśmy przy końcówce. Myślałam, że tu dłużej nam zejdzie. O nie! Dobrze, że to zmieniamy i tak teraz. Pyk. Dobra, i teraz tak. Tu jest mi to potrzebne. Tu jest mi to potrzebne. Okej. I tutaj. I koniec chyba, tak? Tak, teraz te ścianki jeszcze, tak jak mówiłam, byśmy musieli sobie podokańczać. No i tutaj ten teren powyrównywać, bo to jest też mega ważne. Tutaj nie może być... ewentualnie możemy później okna jakieś porobić, ale no na razie nie. I teraz tak, ja jeszcze potrzebuję jednej rzeczy. O, bo to jest podobnie w ogóle. Czyli tak naprawdę na jedno kopyto. Tak na, to wszystko jest zrobione. Nie no, ładnie się prezentuje ta stajnia. Tutaj zrobimy, tutaj zrobimy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj zrobimy, tutaj zrobimy, tutaj zrobimy. Okej, myślę, że jest super. Myślę, że jest git. W razie co tu konika można sobie przywiązać. Nie wiem, czy nie przedłużyć tego o jedno, żeby było. Ale no na razie się prezentuje super. I teraz trzeba by było chodniczek jakiś tam doprowadzić. Czyli tutaj jeszcze porobić. O tak. Ciach. O Jezus, takie potrójny aż tutaj idzie. No nie wiem, czy to jest aż tak potrzebne, żeby taki potrójny szedł, no ale dobra. Tak na słup prosto? No nie. To tutaj. O, dobra. Proszę bardzo. O tak. No i teraz tutaj wiadomo, jakieś drzewka powstaną i tak dalej, ale no dajcie znać, jak Wam się ta stajnia podoba, czy Wam się podoba w ogóle. Możemy wprowadzić tam jednego konika, tego, tą chmurkę, którą mieliśmy wcześniej, więc chodź tutaj, tutaj będzie padok przynajmniej pusty, jakiś kantarek, weźmy, jako że chmurka, no to niebieski, ciach, ty jesteś, a, bo ty jesteś nieogarnięty, dobra, to chodź. Dobra, musisz mi zaufać teraz. Okej. Będziesz miał super dobrze. Tam w ogóle trzeba dodać poidełka i to wszystko. Także mówię, no na razie idziemy. O nie, chrumka, idź stamtąd. Idziesz za nami? No tak, cudownie. Czekajcie, powrzucam to wszystko, bo to na razie jest mi niepotrzebne. Żeby nam tutaj nie zajmowało ekwipunku. Chodź. Chodź, koniku. Idziesz? Super. O matko! Nie umiem tak prowadzić. Dobra. Chodź, 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 chodź. Idziesz? Wejdziesz tu? No i cudownie. Jej! Mamy chrumkę. Nie no, chmurkę, nie chrumkę. Ja mówię chrumka, bo tu jest chrumka. Wyjrzysz sobie przez to okienko, żeby tam do nas zobaczyć, czy nie bardzo? No dobra, misiaczki, to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać... Aha, miałam Wam pokazać halę. No to już idę Wam pokazać, że jest pusta. Jeszcze tak na szybko. A nie, zostawiłam tam jednego konia. Został jeden ostatni i stwierdziłam, że to jest jego szczęśliwy dzień. I że on sobie z nami zostanie na razie. Więc wygląda on tak. I to jest konik jeden jedyny, któremu się udało tutaj przetrwać. Niestety musiałam zastosować bardzo niefajne środki, ale że no... O, także ten konik zostanie. I znam nieobrażony. Nie wiem dlaczego. Musiał oglądać bardzo brzydkie rzeczy. Nieważne. Dobra, misiaczki. To by było na tyle w tym odcineczku, tak jak Wam mówiłam wcześniej. Chodźcie się pożegnamy do tego konika, który jest na nas obrażony. Stój, konik. O, super. Wiem, wezmę cukier. Będzie z nami wtedy stał. Tak. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. O, widzicie, jak pięknie? No, także mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się. Bye!